1 sierpnia w Ostrowcu Świętokrzyskim, tak jak w całym kraju, uroczyście obchodzono 70. rocznicę trwającego 63 dni powstania warszawskiego. Punktualnie o 17, czyli w godzinie W, o której 1 sierpnia 1944 roku żołnierze Armii Krajowej ruszyli do walki, w całym mieście rozległy się dźwięki syren alarmowych. To był sygnał, aby na chwilę zatrzymać się i oddać cześć bohaterom walk powstańczych. Oficjalne uroczystości odbyły się o godzinie 11 w kolegiacie pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Uczestniczyli w nich członkowie Armii Krajowej, posłowie na Sejm Jarosław Górczyński, Zbigniew Pacelt, Jarosław Rusiecki, zaś ostrowieckie samorządy reprezentowali wiceprezydent miasta Paweł Górniak i wicestarosta ostrowiecki Eligiusz Mich. Poczty sztandarowe i warty honorowe wystawili członkowie Związku Strzeleckiego Strzelec, a także ostrowieccy harcerze. Podczas nabożeństwa modlono się nie tylko za powstańców warszawskich, ale wszystkich Polaków, którzy polegli, broniąc niepodległości ojczyzny. Druga część uroczystości odbyła się przed pomnikiem żołnierzy Armii Krajowej poświęconym świętokrzyskim uczestnikom akcji Burza. Tam zgromadzeni wspólnie zmówili modlitwę w intencji poległych powstańców, a następnie złożyli kwiaty i zapalili znicze. Uroczystość zakończył krótki koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu orkiestry Dęta i Miejskiego Centrum Kultury. Przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów szkolnych dla uczniów ostrowieckich szkół publicznych i niepublicznych zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Od 1 sierpnia są wydawane wnioski o ich przyznanie, natomiast składać je można będzie dopiero od 1 do 15 września bieżącego roku. Przyznawanie stypendiów odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach. Ta forma pomocy przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, gdzie dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 456 zł netto, zaś w przypadku osób samotnie gospodarujących kwoty 542 zł netto. Szczególna uwaga zwracana będzie na rozliczenia i rachunki potwierdzające wydatki związane z zakupami podręczników, plecaków, odzieży szkolnej i zeszytów. Rachunki te powinny być imienne, wystawiane na rodzica, a nie na małoletnie dzieci. Uznawane będą tylko wydatki poniesione po 1 lipca 2014 roku. W związku z tym prosi się wszystkich, którzy będą ubiegać się o tego rodzaju pomoc, o gromadzenie imiennych faktur i rachunków oraz innych dokumentów potwierdzających poniesione koszty. Istotne jest także, aby zakupiony plecak czy obuwie zawierały adnotację szkolne. Wnioski można pobierać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Świętokrzyskiej w pokoju 222 na drugim piętrze oraz w punkcie informacyjnym na parterze budynku. Oto przykładowe wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego. Podręczniki, zeszyty, słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne, tornister, plecak szkolny. Obuwie sportowe na WF, miękkie i typu Adidas, raz na semestr. Strój na WF, spodenki, koszulka, getry, dres, bluza sportowa, spodnie sportowe, raz na semestr. Przybory do nauki zawodu. Piórnik, artykuły szkolne, np. bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina itd. Okulary korekcyjne raz na rok, tusze do drukarek, multimedialne programy edukacyjne, komputer, tablet, oprogramowanie, peryferia komputerowe, klawiatura, myszka, biurko, krzesło do biurka, lampa biurowa, strój galowy wymagany przez szkołę, sprzęt muzyczny, strój ochronny na zajęcia praktyczne, na basen, strój kąpielowy, klapki, zakwaterowanie w bursie, internecie, stacji, czesne, płatne zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym i rozwojowym. W działającym od stycznia ubiegłego roku schronisku dla bezdomnych zwierząt w Janiku swoje miejsce znalazło ponad 300 bezpańskich czworonogów. Cieszy fakt dość dużego zainteresowania mieszkańców adopcją porzucanych zwierząt. W ubiegły czwartek miała miejsce już 200. adopcja. Przywieziony ze Starachowic pies Bonzo, urodzony w styczniu 2013 roku, został zaadoptowany przez mieszkankę Opatowa. Chcę mieć pieska i wiedziałam, że będzie to piesek ze schroniska, czyli będę go adoptować. No i tutaj podjechałam
pojechałam do schroniska Ostrowiec. Okazało się, że jest właśnie, to jest ten piesek. No i oczywiście postanowiłam go wziąć. Bardzo stare psy, które już niestety będą u nas chyba na wieki, bo nikt nie będzie ich chciał sobie zabrać. Każdy woli młodego pieska. No tak jak ten, który właśnie dzisiaj idzie, półtora roczny, to jest jeszcze młody pies, więc moment, niecałe 2 miesiące u nas przebywał, znalazł już swojego właściciela, nowego właściciela. Trafiają się i szczeniaki, ludzie wyrzucają. Niedawno 2 szczeniaczki, 2 suczki trafiły, pewnie miot był większy, ktoś może wziął sobie pieski, natomiast suczki pozbył się gdzieś tam, wyrzucił na ulicę. Obecnie na nowych opiekunów czeka w schronisku 99 psów. Co cieszy, w okresie letnim nie odnotowano zwiększonej ilości porzuconych i przywożonych do schroniska zwierząt. Wszystkie zwierzaki są na bieżąco odrobaczane, szczepione, poddawane zabiegom kastracji lub sterylizacji oraz czipowane. Zachęcając do przemyślanej adopcji, zapraszamy do osobistych odwiedzin w schronisku lub przez stronę internetową schronisko.ostrowiec.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać także dzwoniąc pod numer telefonu 41 260 0266. Z dniem 1 września wejdą w życie zmiany związane z przejęciem w naszym mieście nowej sieci komunikacyjnej. Zakłada ona stworzenie 11 linii autobusowych kursujących w granicach administracyjnych miasta, 9 całodziennych oraz 2 bisowych dowożących pasażerów tylko w godzinach szczytu. Komunikacja miejska w dni robocze będzie obsługiwana przez wszystkie linie, w soboty przez 10, zaś w niedzielę i dni świąteczne przez 8 linii. Obowiązująca od 1 września cena biletu jednorazowego za przejazd autobusem w granicach miasta będzie wynosić 50 zł. Jednocześnie utrzymane zostaną dotychczasowe uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej. Liczymy na to, że wprowadzone zmiany w sieci komunikacyjnej oraz obniżenie ceny biletu zachęci mieszkańców do przemieszczania się po mieście środkami transportu publicznego, rezygnując tym samym z jazdy swoimi samochodami osobowymi. Nowy schemat komunikacji miejskiej jest dostępny na stronie internetowej mpkostrowiec.com.pl. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z wprowadzeniem nowej sieci komunikacyjnej prosimy kontaktować się bezpośrednio z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji Spółka ZO, dzwoniąc pod numer 41 26 35 066. Przypominamy, że można jeszcze składać w Urzędzie Miasta wnioski o przyznanie dotacji na wymianę systemu grzewczego. Dzięki temu mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego mogą uzyskać z budżetu miasta dofinansowanie do wymiany dotychczas wykorzystywanego w domu pieca węglowego lub koksowego na inne, bardziej ekologiczne urządzenie grzewcze, np. gazowe, elektryczne, piec na paliwo stałe, np. ekogroszek, czy po prostu podłączenie budynku do miejskiego systemu ciepłowniczego. Umożliwiła to przyjęta w 2012 roku przez Radę Miasta uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach położonych na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski. W ubiegłym roku zmieniły się nieco zasady udzielania dotacji. Podwyższono jej kwoty i rozszerzono możliwość ubiegania się o te środki przez zarządców nieruchomości. Objęto więc systemem również budownictwo wielorodzinne. Jeśli inwestycja dotyczy podłączenia budynku jednorodzinnego do miejskiej sieci ciepłowniczej, wówczas wysokość przyznanej dotacji nie może przekroczyć kwoty 1000 zł. Jeśli natomiast właściciel zdecyduje się wymienić dotychczas wykorzystywany piec węglowy na inne urządzenie grzewcze, to przyznana kwota nie może być wyższa niż 2000 zł. Z tej formy pomocy mogą również korzystać mieszkańcy bloków, jeśli z takim wnioskiem zwróci się zarządca. Wysokość dotacji przyznanej na jeden lokal mieszkalny w budynku nie może wówczas przewyższyć kwoty 800 zł. Do chwili obecnej wpłynęło 9 wniosków od osób prywatnych. W ubiegłym roku natomiast złożonych zostało 34 wnioski. 28 z nich dotyczyło właścicieli domków jednorodzinnych. 3 zostały złożone przez wspólnoty mieszkaniowe z ulicy Cegielnianej i Słowackiego. 1 zaś złożyła spółdzielnia mieszkaniowa Hutnik. Zachęcamy Państwa do likwidacji pieców opalanych węglem lub koksem, gdyż przyczynia się to wprost do ograniczenia poziomu niskiej emisji. Szczegółowe informacje w sprawie przyznania dotacji można uzyskać w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta pod numerem 41 26 72 187 lub w Biurze Obsługi Interesanta, sala A, stanowisko numer 14.
Zakończył się właśnie pierwszy etap koszenia rowów melioracyjnych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Wykonawcą tego zadania była ostrowiecka firma Fox Park. Wykoszono już kanał Staszicowski o długości 500 metrów bieżących, rów odwadniający pola i łąki przyległe do ulic Zygmuntówka i Stalowej oraz strugę Denkowską i rów Kanclerski, odprowadzające wody do rzeki Kamiennej w rejonie mostu i jazu w dzielnicy Denków. Na zadanie to przeznaczono 16 tysięcy złotych. Prace związane z drugim etapem wykoszeń zgodnie z zawartą umową zakończą się w październiku. W związku z przypadającymi na 15 sierpnia 2014 roku obchodami Dnia Wojska Polskiego oraz 94. rocznicą Bitwy Warszawskiej zachęcamy mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego do udziału w uroczystościach. Nasze zaproszenie kierujemy do wszystkich grup zawodowych i społecznych, całych rodzin, uczniów i studentów. Zadbajmy o to, by nasze miasto miało uroczysty wygląd. Niech flagi narodowe załopoczą nad każdym polskim domem. Program uroczystości. 10.30 msza święta w kolegiacie pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. O 12.00 przejście na cmentarz przy ulicy Denkowskiej pod obelisk upamiętniający uczniów gimnazjum imienia Joachima Chreptowicza poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. Okolicznościowe wystąpienie prezydenta miasta, wystąpienie zaproszonych gości, złożenie kwiatów i wiązanek, wiązanka pieśni patriotycznych w wykonaniu orkiestry dętej Miejskiego Centrum Kultury. Informujemy, że 13 września 2014 roku Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta będzie pełniło sobotni dyżur w godzinach od 8 do 12.30. Przypominamy Państwu również, że w każdy piątek Biuro Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta pracuje o godzinę dłużej, to jest od 7.30 do 16.30. Informacja o przetargach. Bliższe informacje o zamówieniach można uzyskać w odpowiednich wydziałach urzędu, zaś ogłoszenia dotyczące tych zamówień zamieszczane są na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Biuletynie Zamówień Publicznych, a także na stronie internetowej urzędu um.ostrowiec.pl. Aktualny numer konta, na który należy wpłacać badium do przetargów, to 71 12 40. 13 72 11 11 00 10 46 48 79 67.